Leszek Możdżer, Planeta Ziemia Polska. Jesteśmy na Solidarity of Arts 2015. Wykonam koncert Henryka Mikołaja Góreckiego na fortepian i orkiestrę smyczkową w wersji na fortepian i trzy akordeony. Zagramy ten utwór wspólnie z zespołem Motion Trio. To jest zespół bardzo żarliwych muzyków, trio akordeonowe, ludzi, którzy oddali swoje życie muzyce, którzy kochają muzykę bardzo i którzy mają piękne wnętrze i świetną technikę. Więc to jest idealna kombinacja. Piękne wnętrze, świetna technika, to jest coś, co sprawia, że to są wybitni artyści. No i bardzo się cieszę, że możemy zagrać ten utwór, chociaż no nie jest to utwór prosty. Ja już wielokrotnie wykonywałem ten utwór. Po raz pierwszy go wykonałem jako nastolatek w latach 80. I grałem go wtedy na klawesynie. On na klawesynie jeszcze pod względem kondycyjnym jest w miarę prosty do wykonania. Natomiast już przy fortepianie tutaj praca mięśniowa, jaką ciało musi wykonać, no jest olbrzymia i przyznam, że po paru latach wykonania tego utworu dopiero jestem w stanie wytrzymać ten utwór kondycyjnie. Wcześniej no, byłem tak wyczerpany po każdym wykonaniu, że właściwie od razu lądowałem po prostu w łóżku po wykonaniu tego koncertu. Natomiast już po latach wykonania przyznam się, że nawet zdarzyło mi się wykonać ten utwór 3 razy dziennie, czyli na próbie, na przykład na 2 koncertach i jakoś byłem w stanie nawet podnieść filiżankę herbaty po koncercie. Gramy odrobinę może szybciej niż kompozytor by sobie tego życzył, ale wydaje mi się, że ten utwór jest taki techniczny. To jest właściwie muzyka techno, można powiedzieć. Jest nawet taka anegdota, zresztą to jest prawda, że kiedyś po wykonaniu tego utworu właśnie skrzypek przyszedł do kompozytora i pokazał mu swoją spuchniętą rękę. Powiedział: panie Henryku, niech pan zobaczy, jaką mam spuchniętą rękę. On tak spojrzał na tą rękę i powiedział: jeszcze za mało spuchnięta. Czyli po prostu no to jest utwór siłowy, no to jest utwór siłowy, ale piękny. Bardzo piękny i wymagający no, dużej siły fizycznej. Zresztą proszę posłuchać, no co ja będę dużo państwu mówił.